Pan majster Kamil robi na górze, a ja z braku laku stwierdziłem, że zrobię sobie kopertę, albo no, zrobię sobie. No, takie dostałem zadanie. No i teraz zobaczcie, mam płyteczki panelowe, idą sobie wzdłuż odpływu, czy prostopadle do odpływu. I teraz jest koperta. I ogólnie, jeżeli chodzi o koperty, czy jednolite sparty, listwy spadkowe, wizualnie, ja już chyba powiedziałem nie raz, ale bardziej podobają mi się koperty niż sparty jednostronne. Z prostej przyczyny. Ja rozumiem, tu jest cięcie, w sumie tutaj wychodzą wam dwa cięcia, no raz, dwa, no i tam powiedzmy te kurdubelki. Jeżeli chodzi o preferencje koperta czy spływ jednostronny, wizualnie i praktycznie wolę wykonać kopertę. Koperta oczywiście jest trudniejsza, bardziej czasochłonna, ale dlaczego ja to wolę w ten sposób zrobić? Bo jestem pewny, że woda będzie najlepiej spływała, jak się tylko da. Macie spadek główny do odpływu od ściany z prawej i z lewej. Dla mnie to jest układ idealny, wtedy nigdzie wam woda nie będzie stała. Przy odpływie jednostronnym jest szansa, że no jest to trudniejsze, bo teraz tak, musicie sobie dopasować, jeżeli chodzi o aspekty wizualno-techniczne, najlepiej rozmiar kabiny czy rozmiar odpływu, tak żeby on zajmował całą długość tej przestrzeni, bo wtedy jest najłatwiej. Czasami jest tak, że nie wiem, klient ma prysznic czy miejsce na prysznic stówkę, kupuje odpływ 80, no i wam zostaje po 10 cm po prawej i po lewej stronie. No i teraz jak macie jednostronny spływ, no to wam zostaje te boczne kawałki, gdzie ta woda zejdzie, ale dużo, dużo wolniej niż z koperty, nie? Tak jak mówię, jest to do zrobienia, trzeba poszukać no najlepiej odpływ taki, żeby był na szerokość kabiny, a przy kopercie jak postawisz, tak masz, to jest po pierwsze. No i właśnie jeżeli chodzi o walk-iny, czy ogólnie kabiny prysznicowe, to o ile powiedzmy tak, o, będzie przedstawienie, będzie teatrzyk, to macie odpływ liniowy, a w sumie ta krawędź, gdzie tutaj jest zrobiona listwa spadkowa, to macie szybę. O ile szybę da się zrobić w ten sposób, że ją macie na równo, o tyle tutaj zawsze macie do ściany dostawiony profil. I ten profil zazwyczaj wisi w powietrzu, w lufcie. No bo tu wchodzi wam szybka, on zawsze tutaj jest coś szerszy i tutaj powiedzmy te pół centymetra jest w powietrzu. Mnie się to strasznie nie podoba. Podoba mi się to, że tu jest szybka, ale nie podoba mi się ten lewitujący kawałeczek. Przy kopercie czegoś takiego nie ma. A jeżeli chodzi o pierwsze cięcie, to ono wyszło w ten sposób. Tak jak mówię, to jest w ogóle pierwsze cięcie, pierwsze przyłożenie. I teraz to wymaga wszystko obróbki. Zawsze to sobie robię na ciasno, żeby mieć z czego to zeszlifować, obrobić krawędzie i tak dalej. Więc trochę zabawy z tym jest, ale jak dla mnie wyglądowo dużo lepsze.